Odcinek 31. W drodze na Stokłosy, pola Mogotowskie nocą. Witam was tutaj, cześć, cześć, Awizonarz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Awizonarz poza prawem wieczorami w drodze na Stokłosy. Dziś zaczynamy kolejny odcinek. Wiem, ostatnio odcinki się pojawiają tak nieskoordynowanie w tym tygodniu, że no po prostu... To przez to, że w weekend nie nagrałem prawie żadnego odcinka, tak? To przez to. I teraz się zajmuję jeszcze materiałem politycznym, to wiecie też jak to jest. I ten odcinek też nie nagrywam w domu, więc też wiecie jak to jest. Słuchawki mi się jeszcze dzisiaj zepsuły, więc też wiecie jak to jest. Po prostu jest istna tragedia i burdel i na pewno też wiecie jak to jest. Dobrze, no dzisiaj zaczynamy sobie tam, gdzie skończyliśmy ostatni odcinek. Wiem, że część z was nie lubi tej serii, ale no cóż. Nie każdemu się podoba jeździć w Etudillo nocą. Akurat ja bardzo lubię, więc co dużo mówić, będziemy jeździć. To miejsce pomożecie kojarzyć z intra, bo tam w intrze trochę ich powykorzystywałem i tego typu rzeczy, tak? Dobrze, mniej więcej ja tutaj póki co jeszcze nie mam wszystkich efektów specjalnych i tego typu poustawionych. Póki co mam tutaj rozrzucone, więc na razie nie widzę mniej więcej co jest. Ale muzyczkę słyszę, więc nie ma dzisiaj Stiskana z Industries, ale taką trochę chociaż wzmiankę mam tu też bardzo dla was z muzyczką. Industries się pojawi jutro, na pewno. Jutro będzie Industries i jutro będzie Stiskana z PlayStation 4 Mass Transit nawet. No a to ciekawe akurat, bo dzisiaj się pojawił też dla was Mass Transit. No to tak akurat dziwnie wyjdzie. No i jutro mam nadzieję, że coś z tymi arcydziałami architektury już będziemy mogli kręcić dalej. Dobrze, tak czy siak. Co by tutaj wam powiedzieć? Ankieta! Zapraszam do głosowania w ankiecie. W każdej serii ostatnio teraz to robię, więc już niech będzie tutaj. Kiedy będziemy obchodzić urodziny z naszego ukochanego kanału Awizonosza? Mamy dwie opcje. Albo 18 listopada. 18 listopada, co dużo mówić. 18 listopada pojawiła się pierwsza zapowiedź Stiskana z PlayStation 4 Snowfall. Na moim kanale, to była zapowiedź. I albo 20 listopada, wtedy się pojawił pierwszy odcinek z Stiskana Snowfall. I jak ja to robiłem, zakupiłem z buta dokładnie o północy, chwilę po tym jak zakupiłem, zrobiłem live'a. Powiem wam tyle, że naprawdę nawet było parę śmiałków, którzy się tam pojawili. I to jeszcze było te czasy, jak miałem 18 subskrypcji. Tak, to były czasy. O, to było mniej więcej rok temu. No, także głosujcie w ankiecie. I przy okazji, jak się pojawi właśnie Snowfall, czyli właśnie w tych datach, może się pojawić nowy dodatek do Stiskana z PlayStation 4 Mass Transit Green Cities. Także wy głosujcie w ankiecie i jakby ktoś się zastanawiał, a czemu wcześniej też były odcinki, jakby ktoś jest już takim zatrwałym tutaj i ogląda mnie aż tak długo. Tak, były wcześniej odcinki, to była seria zwykłego City Skylines, bez żadnych dodatków jeszcze jak było, ale tego nie biorę pod uwagę, bo to było 10 odcinków i to jeszcze było na dwóch różnych kanałach i to akurat to było trochę dziwnie nagrywane i po prostu to przemilczmy. Dobrze, jaka będzie kolejny tutaj utwór, bo ten to kojarzymy idealnie właśnie z tego City. Co my tutaj dane mamy? Pokaż. No śmiało. A, dobra. Kojarzymy, dalej Industries. Ktoś mnie tutaj do mnie na Messengerze. Okej, angielski. Nic nowego. Dobrze, no i my tutaj... Ścieżki są ogólnie tutaj jakieś, widzicie, więc co powiedzieć. A dzisiaj, tak jak widzieliście, nasz odcinek będziemy jeździć po polach Mogotowskich nocą. Na razie do kół Mogotowskich może muszę dojechać, ale to nie tyle. Jak jechałem, bo tam Mogotowskie to z nimi. Teraz tak dojedziemy, bo było nam tylko. Tam było tak, przez pewnie momenty było zero oświetlenia. Zero, kompletnie zero. Swoją dzisiaj też puszczę jeden z utworów muzycznych, który też dawno już takiego nie puszczałem. No. I ogólnie w tym tygodniu taki mam trochę bardziej luźniejszy, może pomijając czwartek. Okej, dojeżdżamy powoli do naszego wyjazdu do ciemności, tylko że ja tutaj jeszcze miałem minutę zaśmiecznienia. Ogólnie gdyby lepiej nagrywał odcinek, to inaczej byśmy jechali trasą w kolejnym roku. I dzisiaj byśmy też gdzieś nie skończyliśmy, ale ponieważ się zapomniałem, jechałem pierwszy raz. Jechałem strasznie wolno, to jest pierwszy odcinek, kiedy mi się tak tutaj żyć nie uda. Zresztą tutaj jak widzicie jest to coś na tą nogę, ale ja kompletnie z tego nie potrafię korzystać. I jak zaraz zobaczycie, jak ja z tego ruszam, to ja zawsze robię fikołki prawie, że przy tym, więc nie polecam. Słynę ostatnio, jak miałem taki fajny rower, to taki on był fajny, że jak go się, co nie, zatrzymywało się na hamulcu i stało się na światach, tak chciało się ruszyć nim, to nie dało się. Ha, buja. Słynę ostatnio, że bardzo dawno już nie jechałem do Torino. O, widzicie? Widzicie jak nam zakręciło? No właśnie, o tym mówiłem.
Dobra, no i tutaj sobie przyjedziemy. Nie mów, że tutaj się zatrzymam, bo to byłaby bez sensu ta nóżka. Chyba nie bez sensu. A nie, okej, okay, udało mi się. Dobrze, no i wjeżdżamy w pola mokotowskie. Może nie konkretnie tutaj się już zaczynają pola mokotowskie, ale tu jest już ten ogólny pal. I tu się ustawiłem i tu nie wiedziałem gdzie jechać. I jak zaraz zobaczycie, tu skręciłem, tu był zakręt właśnie w lewym kierunku. Ale ja nie wiedziałem tego i musiałem się trzymać i spokojnie zerknąć sobie na mapę. Czasami nawet ja patrzę na mapy, wiem, tego nie widać po mnie przy jakimkolwiek odcinku, ale czasami nie chcę może być. Cudnego mi trochę wolnego czasu, może poedytuję odcinki polityczne. Ale nie, jak wrócę do domu, to mam nagle od razu odcinek z industrii, żeby o tym nie zapomnieć. To jest pomysł. To jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Swoją drogą nie mam tego pojęcia, w której godzinie ten odcinek obejrzycie, bo jak sądzę, ile te komputery będzie renderować i tego typu rzeczy, to... Czarna magia. Dla mnie to jest po prostu czarna magia, jeżeli to będzie o tym myśleć. Ruszyliśmy, wjeżdżamy w ciemność. Jak widzicie, poza prędkością tutaj tymi kabelkami i jeszcze póki co jakimś oświetleniem, to jest jakaś restauracja jeszcze. Ale teraz, poza tymi lampami, moją szybką odwetudillo, innymi przechodnimi czy dowierzyskami, czy paskami, to tutaj nic nie będziecie z tym widzieć. To jest akurat jeden z minusów. Ale no cóż, takie życie. Teraz sobie puszczę muzykę z głośnika, byście nie słyszeli, bo nie mogłem zrobić tutaj echa. A moje słuchawki muszę naprawić, bo mi się po prostu złamały. Tragedia. Tragedia nam zaraz skoczy. Dobra. O, widzicie, ktoś mnie wyprzedził. Dobra, no i wracamy sobie oczywiście do Secret Agent Clank. Jak są ciemne klimaty, to takie bardziej, wiecie, jakiś ten tajny agent i tego typu. To co tu dużo mówić. Musiałem, po prostu musiałem wam tutaj dać Secret Agent Clank. Cała przyjemność jest po mojej stronie. Scenarią, jak teraz widzicie, tu jest naprawdę ciemno, ale jeszcze są światła. Dojdziemy do takiego momentu, kiedy się nawet oświetlenia nie będzie. Okej, okay? Nie, to jeszcze nie tutaj. Tak, bo my jedziemy na razie wzdłuż jakiejś drogi chyba, z tego co pamiętam. Albo to już jest nawet tutaj, nie pamiętam, bo... Nie pamiętam. Jak widzicie na minimapce, już jechaliśmy dosyć duży kawałek tej naszej trasy, ale spokojnie, dzisiejszy odcinek, tam całkowity czas to jest 16 minut, więc... Może jednak komputer zechce mi to szybko wynędrować, bo jak same odcinki... Z City Skylines to on to robi, jak ma takie 40 minut, to 2 godziny, no bo trzeba wydłużyć prawie dwukrotnie czas. Ponad trzykrotnie czas. Słuchaj, dzisiaj mam bardzo dużo ścieżek w Vegasie pootwieranych. Ciekawe. O, widzicie? Jechaliśmy w kompletną ciemność. A, tutaj jest jakieś jeszcze oświetlenie z boku. O, widzicie? Jedziemy w kompletną teraz ciemność. Ja jedę... I wy nawet nie wiecie, jak to było trudno znaleźć tutaj ścieżkę dowodową, aby nie wypaść ze ścieżki, bo to jest asfalt. Tak, tu się cały czas ciągnie asfalt, ale nie ma żadnego oświetlenia poza moim światełkiem z Wetulida. Umówmy się. Jak jest klapnięte, a moje było klapnięte, to ono nie świeci zbyt mocno. No i jak widzicie, mam kompletną ciemność. Widzimy co jakiś czas jakieś latarnie. Swoją drogą. Przed nami jest jedna dziwne miejsce i ja tego jeszcze nigdzie nie widziałem dla dowyżystów, ale tutaj się spotkałem, jak do tego dojedziemy to wam powiem. Ale coś takiego, no powiem tak, jak jest ruch rowerowy, to naprawdę ma sens, ale ja tam byłem w nocy, więc siłą rzeczy nie miałoby tutaj dużego ruchu. Ale pomysł i uznanie gratuluję, szkoda tylko, że nie było jeszcze znaków, żeby bardziej to było takie do pokazania. Na mapach rowerowych to bardzo ciekawe, jak pokazuje się ścieżka. Oj, jakieś tam duże światło przed nami. Ciekawe, co to jest? No nie wiem. I w ogóle, gdy zaraz tutaj tak, później trochę jest więcej oświetlenia. A może to jest jakieś oświetlenie tej ścieżki? Albo jakieś światło, czy coś? No nie wiem. Ale widzimy towarzysta. A nie, hulajnoga, to była hulajnoga. Już chciałem powiedzieć, że towarzysta jechał w drugą stronę, nie, to była hulajnoga. Słonego, czemu przecież tutaj nie ma dźwięku? Co jest? Że coś się znowu przycięło. Ej, kurde. Co tu powinno być? Gdybym to jeszcze pamiętał. Czekaj, bo my teraz słyszymy... Secret Agent Clank, to jest pewne. To kolejny utwór też powinien być ze Secret Agent Clank, z tego co pamiętam. Tylko jakbyś mi powiedział, co to jest za ten utwór. Nie powiesz mi, oczywiście, że mi nie powiesz. Wspaniale. A ja chciałbym usłyszeć, co wy tam będziecie słyszeć, no. Ludzie!
Halo, Vegas. O, i tu swoją nogą dojeżdżamy, tu już będzie trochę jaśniej. Do kładki, bo tutaj ja jechałem specjalnie do tej kładki, bo to jest jedyny przejazd nad tutaj drogą. Inaczej trzeba jechać do skrzyżowania, które jest tak źle zrobione, że jeżeli na nie pojedziecie, to tracicie 10 minut ze swojego życia i tak nie wiem, czy nie będzie dłużej. A tutaj ładnie to wszystko ominąłem, więc już powiedzmy, że jakoś to przeżyłem. Dobra, czekaj, nie to. Parad jest? Nie, nie, nie. O, może to jest to. Nie mogę tego wrzucić! Coś, żeż ty za jeden zły jesteś człowiek. Jak tego można? Bardzo zły człowiek. Musiałem przerwać nagranie i od początku nagrywać. Dobra, mniejsza z tym, zjeżdżamy. O, biało-czerwone, zobaczcie. No ma jak niepodległość, tylko że to nagrywałem 2 tygodnie temu. Hehehe. Dobra. I zaczynamy kolejny utwór. Teraz zobaczymy, czy dobrze wstawiłem. Dobra, dobrze wstawiłem, jest wspaniale. To jest kolejny odcinek z Stick the Dating Flank. Poprzedni to był tam, jak chodziliśmy sobie po mieście i musieliśmy po cichu się chować i zabijać wrogów. Natomiast tutaj to już jest przyspieszone tempo, już jest mocniejsza rozgrywka. Tu to się działo. Kurczę, im bardziej nagrywam te odcinki za wizerunek, pokazałem to coraz bardziej chcę włączyć znowu sobie Stick the Dating Flank. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak, tak. Mówiłem już to kiedyś, może jakąś serię kiedyś bym nagrał, tylko nie mam możliwości nagrywania z PSP obrazu, więc... Musiałbym z prostu z czymś jeszcze tutaj dogadać się, ale... Oj, to byłaby tak seria, nie wiem, mogłoby to nawet oglądać 0 ludzi, ale to byłaby moja ulubiona seria na kanale. Nawet od City Scanners, tak. To byłoby to. Swanago mam pomysł, że nowa gra się pojawi. Jakoś po rodzinach mam zamiar nową grę nagrywać na kanał. Kosztem jakiejś serii, bo nie mogę aż tak już tego nagrywać na raz, ale się pojawi jedna nowa seria, nowa gra. Na pewno mi się spodoba, wszystkim się podoba, ale jest naprawdę bardzo fajna. Strzelanka, trochę strzelanki, takie jest częściówki, więc coś nowego, a ponieważ ma się pojawić niedługo druga część, to też. Powiem bardziej o tym, coś, jak będą te urodziny będziemy obchodzić. I jakby coś... Tą datę, co wybierzecie, nie liczcie na to, że ja na tą datę się wyrobię, bo na tą datę mam zamiar na urodziny zrobić taki ogólnie spis tego, co zrobiliśmy przez cały rok. Ale najpierw chcę zrobić materiał polityczny. Nie wiem, czy wy to też tak sądzicie, że najpierw lepiej zrobić materiał polityczny. A później będę się mogę zająć urodzinami kanału i takie podsumowanie mniej więcej roczne zrobimy. A w urodzinki tam, które wybierzecie, po prostu będą wszystkie, no ogólnie prawie wszystkie serie z tego kanału, może poza Awizonoszem, przygodę Awizonosza, bo nad tym muszę jeszcze dłużej posiedzieć. Ale tak ogólnie to większość tych rzeczy będę chciał po prostu wkleić. I zobaczymy. Tak, więc powinno być całkiem fajnie w tym urodzinku. I jak to będzie niedziela, to mówię z góry, będzie live z Discordem z PlayStation 4. Nie wiem jeszcze, czy z PS4, ale lepiej z PS4, bo scenariusz jeszcze chcemy dłużej tego robić. Tak. Teraz szwódki to się już fajnie robi. Live z okazji pierwszych urodzin Awizonosza. Brzmi ciekawie tu. Dobra, dość myślenia. Dzisiejsza prędkość, jak widzicie, nie jest jakaś... Czekaj, to jest 33? Tak, to jest 33. Słynnego tutaj nie wiem, czy zauważyliście, była droga. Ładna ścieżka, piękna, którą się jedzie tutaj przez pola mokotowskie. A później zjeżdżacie na taki gruby beton i jest jakiś brzydki chodnik, którym się w ogóle nie da przejechać. Nie, nie, ja po prostu jestem trochę w szoku, jak to wygląda tutaj. Myślałem, że to będzie lepszy dojazd tutaj do ulicy, ale no jest tak jak jest. Znaczy, wy tego nie widzicie, ale było kiepsko. No tutaj już był asfalt później, więc jechałem jak samochód. No prawie. Tutaj tak nie można skręcać podobno. No ale już pomijając to, tutaj stąd był, miałem całkiem ładną ścieżkę. Słynnego, czekaj, tutaj asfaltową zrobili. Chyba tak, asfaltową tutaj zrobili. Widzicie co, ludzie? Tak, ja teraz tutaj mówimy o ścieżce, ale powiem wam tak. Ja przed chwilą skończyłem nagrywać ten odcinek i się okazało, że było wszystko zepsute przez to, że telefon siedział zbyt blisko mikrofonu i mikrofon słyszał wszystkie szumy i fale. Powiem wam tak, za chwilę, jak się skończy Stick the Dating Flank, mam dla was jednego wspaniałego hita. Ja wam dam chwilę, abyście mogli pomyśleć o tym. Ale pomijając to, tak, mam trochę planów na przyszłość. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać na kanale, tak? To zależy tylko i wyłącznie... No i ode mnie i od was, tak? Ja też muszę chcieć do końca tutaj siedzieć. Jestem ciekawy swojego, ile kanał łącznie wyszedł. Dobra, zaczynamy kolejny wspaniały utwór. No i to jest taka klasyka, to jest taka klasyka. Zobaczymy, czy usłyszycie. Jest, tak, słyszę dźwięk nawet na głośniku.
I teraz tak, powiedziałbym, że daje dychę osobie, która zna ten utwór, nie, czyli zna tą grę, bo to jest utwór z gry. Ale mogę się powiedzieć, że jest parę takich starszych osób, no bo to już przynajmniej trochę lat, żeby pamiętać te gry. Ale jakby coś, piszcie w komentarzu, że widzieliście lub nie wiedzieliście. No, i dam wam chwilę, abyście mogli posłuchać, bo to trzeba takiego pewnego momentu, kiedy to rzeczywiście słychać, co tu się dzieje w tym utworze. No teraz to już powinniście wiedzieć, co to jest. To jest Ratchet & Clank Quest for Booty. To jest gra mojego całkowitego dzieciństwa. To Ratchet & Clank to jest w ogóle gra mojego dzieciństwa. Pierwsza część wspaniała, druga z pilotami też jeszcze naprawdę wspaniała. Pamiętam, jak długo czekałem na tą drugą część pierwszej. A trzecia, jak w końcu się dowiedziałem po drugiej części. Wiecie, kto był pierwszy w sklepie, jak pojawiła się trzecia część po drugiej? No jak to kto? Ja! Po prostu byłem tak bardzo chciałem wiedzieć, co się stało dalej z Ratchet & Clankiem. A jak się dowiedziałem, to byłem tak bardzo zadowolony z tą grą, że przeszedłem ją na platynę. A mówię wam, to nie było proste. Zresztą to była moja pierwsza platyna. I wtedy jeszcze aż tak nie były bardzo popularne platyny z gier. Ogólnie jakoś chwilę wcześniej pojawiły się dopiero trofea. To było całkiem niezłe, bo na przykład pierwsza i druga część jeszcze nie było trofeów na PlayStation. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A ja was tutaj zostawiam jeszcze takim krótkim podsumowaniem tego, co dzisiaj tam jeździliśmy. Tak, mniej więcej. Dobra, cześć!